Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Gospodarstwo rolne a agroturystyka. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Działalność agroturystyczna oznacza świadczenie usług w czynnym gospodarstwie rolnym, wypoczynek bezpośrednio w zagrodzie, połączone z obserwacją i uczestnictwem w codziennych zajęciach gospodarzy, korzystaniem z produktów i usług gospodarstwa. Atrakcyjność turystyczna gospodarstwa uzależniona jest w dużym stopniu od trzech elementów środowiska: lesistości, jeziorności oraz urozmaiconej rzeźby terenu gospodarstwa i w jego bezpośrednim otoczeniu. Najważniejsze dla działalności usługowej w gospodarstwie są jednak zasoby ludzkie, czyli właściciele gospodarstwa agroturystycznego, ich praca, wiedza, doświadczenie, umiejętności i przedsiębiorczość. Jolanta Wojciechowska wyróżnia 6 grup właścicieli, biorąc pod uwagę wiek, wykształcenie, motywację i strategię działalności. Pierwszą grupę stanowią młodzi właściciele w wieku od 20 do 39 lat, posiadający wykształcenie wyższe rolnicze lub agroturystyczne. Działalność agroturystyczna jest ich głównym źródłem utrzymania, prowadzą aktywną, rozwojową strategię działalności agroturystycznej. Drugą grupę stanowią właściciele w wieku od 40 do 59 lat, czyli w wieku średnim, posiadający wykształcenie średnie, przeważnie pozarolnicze lub ukończone kursy z zakresu agroturystyki. Osoby te pracują także poza rolnictwem, a działalność agroturystyczną traktują jako alternatywne źródło dochodu. Trzecią grupę stanowią właściciele w wieku starszym, czyli powyżej 60 lat, którzy posiadają wykształcenie rolnicze zawodowe. Działalność agroturystyczna stanowi dla nich alternatywne źródło dochodu. Niezwykle cenią sobie kontakty z turystami. Obowiązki spoczywają głównie na kobiecie. Czwartą grupą są małżeństwa, w których występuje równowaga liderów. Są to młode osoby o wykształceniu rolniczym. Działalność agroturystyczna jest dla nich ważnym lub jedynym źródłem dochodu. Podejmują oni strategię rozwoju gospodarstwa. Kolejną grupą właścicieli są małżeństwa, w których jest jeden lider. Prowadzą one umiarkowaną strategię rozwoju gospodarstwa. W tym przypadku to kobieta jest najczęściej liderem i inicjatorem przedsięwzięcia. Ostatnią grupą są właściciele samotnicy. Mogą być to osoby młode lub w średnim wieku, często o wykształceniu rolniczym. Dla młodszych jest to główne źródło dochodu, dla starszych alternatywne. Osoby te dążą do specjalizacji oferty, na przykład w zakresie ceramiki czy koronkarstwa. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.